All right, it's time for us to begin the next part of our seminar. Nadszedł czas, żebyśmy zaczęli kolejną część naszego seminarium. Talking about the things that decrease. Będziemy mówić o tym, or slow down, co zmniejsza the activity of the frontal lobe of the brain. Działalność przedniej części mózgu. And I last in our last talk we talked about caffeine and the effect on the body. Poprzednio mówiliśmy na temat kofeiny i jej wpływu na ciało. And this I want to next I want to talk to you about the effects of nicotine on the body. Nicotine. A teraz chcę mówić na temat nikotyny i jej wpływu na ciało. Caffeine and kofeina. Nicotine. Nikotyna. No, this is not supposed to be here. Excuse me. Okay. Caffeine and nicotine. Kofeina i nikotyna. You notice there's something very similar about this word. Zauważcie, że jest podobieństwo w tych słowach. The last letters are the same. I-N-E. Końcówki są takie same. And there's a whole list of drugs that end in I-N-E. Jest cała lista takich narkotyków, które kończą się w ten sposób na ina. Morphine. Morfina. Codeine. Kodeina. Purine. Purina. Many. There's 28 different alkaloid drugs. Jest 28 takich alkaloidów kończących się na ina. And all of them have a similar effect on the nervous system. I wszystkie one mają podobny wpływ na system nerwowy. They all excite and stimulate and they all have a depressing effect. One wszystkie mają działanie stymulujące, ale również depresyjne. Fortunately, there are not very many Adventists that smoke tobacco. Na szczęście nie ma wielu adwentystów, którzy by palili tytoń. Or that use tobacco. I come from India, where almost one third of the population of India use tobacco in some form. Ja mieszkam w Indiach, gdzie prawie jedna trzecia ludzi zażywa w jakiejś postaci nikotynę. I was in Cambodia soon after it opened up to where we could get in there. Byłem w Kambodży zaraz po tym, jak to było możliwe, żeby tam wjechać. And it was very interesting. Not only were Christians in there. I byłem zaskoczony, bo nie tylko spotkałem tam chrześcijan. An Adventist in there teaching the gospel. Ale spotkałem adwentystów, którzy tam głosili Ewangelię. But the tobacco companies were there. Ale były tam również towarzystwa związane z nikotynizmem. And along the roads in the city there were platforms built up and there were men giving lectures and handing out free cigarettes to people to try to get them started. Wzdłuż ulic ustawione były takie podwyższenia, gdzie propagowano palenie tytoniu, nawet rozdawiano papierosy. In the Reader's Digest, 1996. W Reader Digest z 1996 roku. It said that
Smoking related diseases killed one person every 10 seconds in the world. Piszą tam, że from the smoking related diseases choroby związane z paleniem killed a person every 10 seconds in the zabijają co 10 sekund jedną osobę. That's 6 people every minute. Czyli 6 osób co minutę. 360 people every hour. 360 osób co godzinę. 8,640 people every day. 8,600 z czymś tam każdego dnia. And 3,153,600 per year. over 3 million. I ponad 3 miliony każdego roku. Just from smoking. 3 miliony po prostu na skutek palenia. The diseases related to it. Od chorób powiązanych z paleniem. And the United States government several years ago sued the tobacco company for $200 billion. Rząd Stanów Zjednoczonych podał do sądu te organizacje, te firmy tytoniowe i mieli oni zapłacić odszkodowanie na wiele miliardów dolarów. And of course, all of you know that all the tobacco smoking packages all has on it a picture of lungs and saying it'll kill you to smoke. It'll all the damages it does to your body. I wiecie, że na każdej paczce papierosów teraz tam są albo płuca, albo jakieś inne części organizmu, gdzie mówi się, że palenie zabija. But that stops very few people from using tobacco. Ale niewielu ludzi odstrasza to od palenia. And chewing tobacco, you get actually more nicotine in your bloodstream than you do from smoking tobacco. A ci, którzy żują tytoń, to jeszcze większą ilość nikotyny wprowadzają do obiegu krwi, niżeli poprzez palenie. And so God has told us through our prophet that we should not use tobacco in any form. Dlatego Bóg przez swojego proroka powiedział, że nie powinniśmy używać nikotyny w jakiejkolwiek postaci. The same as with caffeine, coffee and tea and alcohol. God has warned us to stay away from these drugs. Tak samo, gdy chodzi o kawę, herbatę, alkohol, Bóg chciałby nas odsunąć od tych wszystkich narkotyków. It's a sin for us. Bo to jest grzech. To damage the human body. Niszczyć organizm ludzki. That God has so graciously and wonderfully given to us. Który Bóg nam ze swojej łaski dał taki cudowny organizm. Now let me just share a few points on this with you. A teraz kilka punktów chciałbym przedstawić wam. Even though I recognize that none of you use tobacco. And chociaż wiem, że na pewno nikt z was nie pali nikotyny. But one of the great ways that we as Seventh-day Adventists can reach the world with our message. Ale jednym ze wspaniałych sposobów, w jakich możemy dotrzeć do świata z naszym poselstwem, is to help them to break the yokes, help them to break, as Isaiah 58 says, to break the yokes that are binding people. To jest nasza pomoc w zerwaniu tych jak to się da? The yoke. Jarzma, tego jarzma, które ludzie niosą.
Isaiah 58 is the great medical missionary chapter. Wspaniałym takim rozdziałem misjonarskim dotyczącym zdrowia jest 58 rozdział Księgi Izajasza. And in Isaiah 58, let's just take the time to read it. Przeczytajmy więc z tego 58 rozdziału Księgi Izajasza. In verse 6 it says, is not this the fast that I have chosen, to loose the bands of wickedness, to undo the heavy burdens, to let the oppressed go free, and that ye break every yoke? Lecz to jest post, w którym mam upodobanie, że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych. People that are addicted to nicotine. I łamie wszelkie jarzmo. Oh, excuse me. People that are addicted to nicotine are, they have a yoke. They're carrying a heavy burden. Ludzie, którzy są uzależnieni od nikotyny, to rzeczywiście mają wielkie jarzmo, ciężkie jarzmo na sobie. People that are addicted to caffeine are carrying a heavy load. I ci, którzy są uzależnieni od kofeiny, też mają ciężkie jarzmo. And alcohol. Tak samo ci, którzy piją alkohol. Oh, folks, if you want to really do some great missionary work in your community, jeśli chcecie naprawdę wykonać misjonarską, wspaniałą pracę w waszym społeczeństwie, have seminars on stop smoking. Prowadźcie takie spotkania o zaprzestaniu palenia tytoniu. We used to do this in New York, and I've done it in many countries of the world. I've helped stop smoking. My to robimy w Nowym Jorku, ja to robiłem w różnych krajach świata. And it's a great way to help people to be free from these yokes. Jest to wspaniały sposób uwolnić ludzi od tego jarzma. To help them to understand the principles of health. I pomóc im zrozumieć zasady rządzące zdrowiem. To help them to understand what God is longing to do in the human brain. Pomóc zrozumieć, czego Bóg oczekuje od nas poprzez umysł. To help them to see that there's a loving, creating a God that created everything in the universe. Pokazać, że Bóg z miłości to wszystko stworzył tu na całym wszechświecie. I'll tell you, if we as Seventh-day Adventists become involved in helping people in the community to change their life, jeśli my jako adwentyści pomożemy społeczeństwu, ludziom, pomożemy im wyzwolić się z tych jarzm, you'll see the membership of the church growing. More people will want to become involved. Zobaczycie, że członkostwo będzie wzrastało, coraz więcej będzie ludzi. All right. So what are the effects of nicotine? No więc powiedzmy, jakie to są te efekty nikotyny? One of the areas that kills so many people with nicotine is the effect that it has on the heart. Jednym z efektów palenia tytoniu jest wpływ na serce. And on the blood vessels. Negatywny efekt na serce i na naczynia krwionośne. Your heart, just before the large artery leaves the heart, called the aorta, it has a small couple of arteries that come off called the coronary arteries. Z serca wychodzi taka wielka arteria, ale też na sercu mamy takie maleńkie arterie, możemy powiedzieć. And these coronary arteries supply the blood throughout the heart. Dostarczają krwi do samego serca. And so taking a coronary artery, one of these tiny little arteries,
And enlarging it, magnifying it, making it big. Nikotyna powoduje, że te arterie powiększają się. So I've magnified this artery, made it big so that you can see the effect. I'm just taking now the coronary artery. Przepraszam, on mówi, powiększa je, żebyśmy widzieli, jaki jest efekt palenia tytoniu. Making it large so you can see. Nicotine is a deadly poison. Nikotyna jest straszną trucizną śmiertelną. And it's very irritating to the walls as it passes through your bloodstream. It's irritating to the walls of the artery. Ona bardzo irytuje ścianki arterii, gdzie przepływa krew, podrażnia. It causes little microscopic spots, irritated spots in the wall of the artery. I powoduje bardzo drobne uszkodzenia w ściankach arterii. This makes a little roughened area on the wall of the artery. I takie uszkodzenia pojawiają się w ściankach. Your blood vessels are just as smooth as glass. Bo tak naprawdę to te arterie są tak gładkie jak szkło. But when a little mark, when a little sore place, irritated spot forms, it causes a disturbance of the blood. A gdy pojawiają się takie drobne uszkodzenia, to przeszkadza w przepływie krwi. The fat in your bloodstream, the cholesterol in your bloodstream, cholesterol, czyli taki tłuszcz we krwi, can go in to the wall of the artery, przedostaje się do ścianek arterii, and it begins to make a bulge on the wall, or a larger raised. I powstaje zgrubienie na ściance arterii. And as time goes on, over a period of years, a po iluś latach, as the blood is rushing through the artery at high speed, a krew przepływa bardzo szybko przez arterię. It causes a little turbulence of the blood. Następują zawirowania na tych zgrubieniach. And it causes the blood platelets to stick on these little bumps. Płytki krwi przylepiają się do tych wzgórków. And so this area becomes larger. I te wzgórki coraz bardziej się powiększają. And larger. Coraz większe są. You can see what's happening. Widzicie, co się dzieje? Now, where the blood used to be able to travel through an artery this wide, now it has to travel all through here. Jeśli przedtem krew miała szersze naczynia, przez które przepływała, to teraz są one zwężone. Not only this, but the carbon monoxide that's in the smoke. A nie tylko to, ale czad, który jest w dymie tytoniowym, causes your blood vessels, narrows your blood vessels, powoduje również zwężenie naczyń krwionośnych. So that they're not as wide as what they were before anyway. Więc one już nie są tak szerokie, jak były przedtem. So now, with the carbon monoxide and the effect of all of the nicotine on the walls of the arteries, a więc na skutek działania tlenku węgla, jak również ogólnego działania nikotyny na naczynia krwionośne. With the stimulation of the nicotine, pod wpływem stymulacji nikotynowej,
And the increase of cholesterol. I zwiększaniu się ilości cholesterolu. Because of stimulation. Ponieważ tak działa, nikotyna stymuluje to. Your arteries build up and become more and more built up. Arterie są coraz, coraz bardziej zapchane. And eventually, as the passage gets more and more narrow, eventually it clogs up. I przepływ jest coraz wolniejszy, coraz bardziej utrudniony, aż dochodzi do zablokowania. And as this happens inside the heart in the coronary artery, jeżeli to się zdarzy na takiej małej arterii zasilającej mięsień sercowy, if it happens out here in a branch someplace, na przykład jeśli to tu się wydarzy, a small area of the heart, the blood is shed off. No to jakaś niewielka część serca zostanie odcięta od dopływu krwi. It's like tying something very tight around your finger. Czasami może być to wielkości, powiedzmy, paznokcia. Shutting off the blood supply. Ta część jest odcięta od krwi. If you did that, your finger would die. I gdybyście very tight. Nawet tak ten koniec palca pozostawili bez dopływu krwi, to ono też umrze. And the same thing happens here. The cells that are fed i to by dzieje this się blood, również tutaj, gdy serce nie jest zasilane przez krew. With the lack of blood, those cells die. Z braku krwi te komórki umrą. So you have a little dead spot in your heart muscle. A więc w mięśniu sercowym będzie taka cząstka martwa. Now, if that spot is a very small spot, jeśli jest to bardzo mała cząstka, and in the right place, w pewnym takim odpowiednim miejscu, you have a heart attack, można dostać ataku serca, but with proper medical care, you can get well. Ale gdy jest odpowiednia opieka lekarska, można wyjść z tego. And millions of people suffer several heart attacks before they have their main heart attack. Miliony ludzi mają najpierw taki atak serca, zanim dojdzie do czegoś poważniejszego. But if this is up in a main part of the artery, then the whole area dies. Ale jeśli by to się stało w tej głównej arterii zasilającej mięsień sercowy, no to wtedy cała duża część serca by obumarła. And so so this is one of the things that kills so many people is heart disease. To jest jedna z przyczyn, dlaczego tak wielu ludzi umiera na zawały serca. And along with heart disease is your kidneys are down here. And ale popatrzmy, tutaj mamy nerki. The same process is happening in the tiny vessels. I ten sam proces pojawia się w maleńkich naczyniach otaczających nerki. And the kidneys are trying to pass off all this poison from nicotine. A nerki starają się usunąć te wszystkie trucizny związane z paleniem. And caffeine as well. Czy piciem kofeiny. And so there's many problems with kidney disease, heart disease. Więc jest wiele problemów, chorób związanych z paleniem, chorób dotykających i serce, i nerki. High blood pressure comes because now the pojawia heart się wysokie ciśnienie krwi. The heart is trying to pump the blood through a small place. And so the blood pressure rises to get it through. Serce stara się przepchnąć krew przez te zwężone naczynia, no i ciśnienie wzrasta. So this is the physical part. To jest ta strona fizyczna. Your stomach
Every organ of your body is affected and damaged by nicotine. Można powiedzieć, że każdy organ waszego ciała w jakiś sposób jest dotknięty przez nikotynę. And actually the truth is that every part of your body is affected by caffeine and all of the effects of caffeine and also. I tak samo przez ten inny narkotyk, czy to będzie kofeina, czy inny. But now, what does this have to do with the effect on the brain? Ale jaki to ma związek z funkcjonowaniem umysłu? The same thing that I mentioned to you about the effects. I'm going to get a different sheet here. The same thing that I mentioned to you about the effects of caffeine. Wspomniałem o efektach wpływie kofeiny. With the spiking, the increase of nerve impulses. Ten wzrost impulsów pod wpływem wypicia kawy. The difference between caffeine and nicotine is that caffeine has a longer stimulation and then a deep depression. Różnica polega na tym, że jeśli się wypije kawę, to wpływ kofeiny trwa dłużej, taki byśmy powiedzieli pozytywny, a później następuje dopiero depresja. Where nicotine has a shorter, a high stimulation, but shorter and cuts off sooner. Natomiast po wypaleniu papierosów ta stymulacja jest nagła, szybka i szybciej dochodzi do depresji. So in other words, the firing of your nerves, like we described, when you smoke a cigarette or drink a cup of coffee, either one, you have fast firing of your nerve impulses. Więc czy wypija się kawę, czy wypali papierosy, te impulsy nerwowe są częstsze. But then when it comes to this point, ale gdy dochodzimy do tego punktu, then the nerve impulses slow way down. To te impulsy nerwowe znacznie się spowalniają. And that's the reason why when you get down to this point here, i gdy dojdziecie do tego punktu, you feel like you have to have another cup of coffee or you feel like you have to have another cigarette. No to musicie znowuż albo wypić kawę kolejną, albo zapalić znowu papierosa. Or another chew of tobacco. A niektórzy żują tytoń. And so the process goes on day after day. I ten proces powtarza się dzień po dniu. The process goes on. And this is the thing that greatly affects the frontal lobe of your brain. I to wszystko ma wielki wpływ na przednią część mózgu. This constant increase and decrease and increase and decrease within ten, the brain. Te wznoszenia i opadania i tak dalej, one mają wpływ również na mózg. Causes the addiction. Uzależniają człowieka. But it causes your brain to not be able to function properly, the frontal lobe. Ale powodują również, że mózg nie może normalnie i dobrze pracować. And somebody may say, well, Bill Dell, I don't know what you're talking about. People that smoke cigarettes and that drink coffee and tea and use alcohol, all of them. They're very smart. They run businesses. Ale powiecie, Bill, co ty mówisz? Ja znam wielu ludzi, którzy palą, piją alkohol, a są bardzo sprawni, prowadzą interesy, biznesy. Yes, that's very true. Tak, to prawda. People that drink a little alcohol every day run huge businesses. Ludzie, którzy codziennie trochę piją alkoholu, prowadzą wielkie interesy, biznesy. But you see, the mind is less affected. The memory
your file cabinets with your information in it. Widzicie, ta część, gdzie przechowywane są różne informacje, ona jest mniej dotykana przez te szkodliwe substancje. Is less affected than the frontal lobe of the brain, the conscience. Mniej dotyka to wszystko tej drugiej części, niżeli tej pierwszej, gdzie mieści się nasz sumienie, świadomość. So that a man can go to work. Więc można iść do pracy. With a drink of alcohol. Wypić trochę alkoholu. And he can carry on his business. I dalej prowadzić swoje interesy. And come home and beat his wife. Przyjdzie jednak do domu i zaczyna bić żonę. Because the frontal lobe of his brain has been affected. Dlatego, że ta pierwsza, przednia część mózgu została w jakiś sposób dotknięta, uszkodzona. He has the ability to do his business. On potrafi prowadzić interesy. But he doesn't have control of his cell, of his soul. Ale nie potrafi kontrolować swojej duszy. And he loses that love and that worship there in the power of choice, his willpower. Traci miłość, zdolność wielbienia Boga, traci w tych elementach duchowych. The willpower, the choice. Również, gdy chodzi o siłę woli, wyboru, miłości. The power of choice, the love, the worship. Siła woli, właściwe wybory, miłość, służba Bogu. To wszystko jest uszkodzone, pomniejszone. These characteristics of our brain are greatly affected by the use of caffeine, nicotine, alcohol. Te szkody są widoczne na skutek zażywania nikotyny, czy kofeiny, czy alkoholu. And so, in love, the great creator told us through a prophet today, Ellen White. Dlatego z miłości ten wielki nasz Stwórca powiedział przez Ellen White, naszego proroka, that we should stay away from all of these drugs and poisons. Że powinniśmy stać z dala od tych wszystkich trucizn i narkotyków. And that we should try to choose foods that are natural. Że powinniśmy wybierać jako produkty spożywcze to, co jest naturalne, proste. Unrefined foods. Produkty nieprzetworzone, nierafinowane, naturalne jak najbardziej. Because God has put in the plants and in the grains and the nuts and the vegetables and all what we need to have healthy brains. Bo Bóg tak zaplanował, żeby w tych nasionach i różnych roślinach było wszystko, co jest potrzebne nam do naturalnego funkcjonowania mózgu. And to have a healthy frontal lobe. Jeśli chcemy mieć zdrową tę przednią część mózgu, where Jesus could dwell. Gdzie Jezus może przebywać. God wants to dwell. God, Jesus, Bóg Ojciec, Jezus, the Holy Spirit, i Duch Święty, wants to dwell in the frontal lobe of our brain. Chcą przebywać tu w tych czołowych płatach mózgu. All right. Now I want to spend a few minutes now on a different subject. A teraz chciałbym poruszyć już inny jeszcze temat. Remember I told you I want last night that I wanted to cover 10 different things.
Wczoraj mówiłem, że poruszę 10 różnych zagadnień, that affect the frontal lobe of the brain, które mają wpływ na przednie płaty mózgu, that bring down the frontal lobe and cause the frontal lobe to not be able to function as it should, które powodują, że ta część mózgu nie może dobrze funkcjonować. And this is the devil's great object. I to jest wielkie zadanie szatana. Anything he can do to weaken the frontal lobe of the brain or to weaken the brain as a whole makes him very happy. Jego celem jest upośledzenie działania i przedniej części mózgu, czy też całego mózgu, i on wtedy bardzo się cieszy, jeśli mu się to uda. And so I'd like to talk with you about vitamin B1. Teraz chciałbym powiedzieć o witaminie B1. So we'll turn this over again. Vitamin B1 is one of our very important vitamins for our nervous system and brain. Witamina B1 jest bardzo ważna dla naszego systemu nerwowego i mózgu jako takiego. And this greatly affects the frontal lobe of the brain. Ona ma wielki wpływ na tę pierwszą też część mózgu. You see, your body is made up of trillions of cells. Ciało składa się z trylionów komórek. You're not just one, you're trillions. Nie jesteście jednością, tylko trylionem elementów. Of little microscopic cells that are tied together and each are alive, making up you. Mikroskopijnych komórek, które żyją i które składają się na was, na to, czym jesteście. And so the whole point of health is to make trillions of little cells happy. Więc żeby zachować zdrowie, to trzeba sprawić, żeby te tryliony komórek było szczęśliwych. And so we have to put plenty of water in our body. Trzeba więc dostarczyć mnóstwo wody. Because it's important for the water to have plenty of water in the system to be able to function. Naprawdę trzeba dużo wody, żeby cały nasz system mógł funkcjonować. Actually, you're an underwater creature. Tak naprawdę to jesteście stworzeniami, którym brakuje wody. Everything that's alive in your body is underwater. Wszystko, co macie w organizmie, wszystkiemu brakuje wody. All of these cells you see out here are the cells that have come out to the surface, and they're mostly dead cells. Wierzchnia część, na przykład skóry, to są już martwe komórki. The cells do their activity. They carry on their activity through the process of water. Komórki mogą tylko funkcjonować, kiedy mają dostateczną ilość wody. And when you don't drink enough water, i jeśli nie będziecie pili odpowiedniej ilości wody, you weaken your mentality. To wasz umysł przestanie dobrze funkcjonować. You weaken your frontal lobe. Osłabicie tę pierwszą część mózgowia. And you weaken the health of your entire body. I osłabicie zdrowie całego ciała. You know, for many years, when a person had a fever, the doctors used to say, oh, don't drink any water when you have a fever. Wiecie, dawniejszymi czasy, gdy ktoś miał gorączkę, to mówili, nie pij dużo wody, bo będziesz miał wyższą gorączkę. And now we know that that's a very stupid thing.
A dzisiaj wiemy, że to było bardzo głupie. Now we know that drinking a lot of water really helps the body to be able to fight the fever and to heal the body. Dzisiaj wiemy, że jak się pije dużo wody, to pomaga zwalczyć temperaturę. But it also pomaga leczyć. Heals the brain. I nie tylko leczyć ciało, ale również i umysł. So in order to keep this cell happy, więc by ta komórka była zadowolona, we have to have water. Musimy dostarczyć jej wodę. The air, the oxygen. Tlen z powietrza. And we have to have food. No i trzeba ją odżywić. Very simple. That's what it takes to make your cell happy. No to bardzo proste, żeby uszczęśliwić komórkę. But it takes good, healthy food. Tyle, że ten pokarm musi być zdrowy. And all of you know that the increase of exercise helps your body to be healthier. No i wszyscy wiedzą, że ćwiczenia, na przykład gimnastyczne, pomagają zachować zdrowie. When you're exercising, you're breathing deeper, you're taking in more oxygen and increasing the oxygen level. Jeśli się uprawia gimnastykę, głębiej się oddycha, wprowadza się więcej tlenu do organizmu, no i komórki są zadowolone. So, and you know that when you sleep in a house and all your windows are closed and there's no air traveling around and you keep your doors closed and you don't open your windows for oxygen, your brain becomes more dull, more slow. No i wiecie też, że jeśli drzwi są pozamykane, okna pozamykane, nie ma dopływu powietrza, to mózg jest taki otępiały. But in order for this cell to be able to properly metabolize, żeby metabolizm przebiegał prawidłowo w tej komórce, use up the metabolize the food that is taken in. Żeby komórka mogła trawić pokarm, potrzebuje tlenu. We need to have oxygen. Potrzebny jest tlen. Vitamin B1. Ale też potrzebna jest witamina B1. Plus several enzymes. I różne enzymy. And so, this is a very simple formula of what it takes to make that cell happy. To bardzo proste przedstawione, co jest konieczne, żeby komórka mogła funkcjonować. In order for that cell to get the energy that it needs to give you energy, żeby ta komórka miała dość energii i by później dała wam energię, you have to have sufficient oxygen. Musicie dostarczyć odpowiednią ilość tlenu, vitamin B1, witaminy B1, and a number of enzymes or proteins. I enzymów lub białek. A large portion of the people in the world are low in vitamin B1. Wielka liczba ludności świata ma niski poziom witaminy B1. Well, where do you think we get vitamin B1? A jak myślicie, skąd można ją czerpać? From grain. What? Whole grains. Yes. Vitamin B1. Tak. Is largely ziaren. There's a number of places that we get it, but ona znajduje się w wielu rzeczach. Much of the world uses a lot of grain. Większość świata korzysta z różnych ziaren. And grains are high in vitamin B1. I tam jest wielka ilość witaminy B1. But the vitamin B1 in the grain is largely around the outside, near the bran. Ale witamina ta znajduje się w tej powłoce ziarna. And so, when you polish the grain,
When you take the outside off, jeśli usunie się tę wierzchnią warstwę, you lose the largest portion of vitamin B1. To większość witaminy B1 tracimy. And as a result of eating just the white polished part in the middle, jeśli się spożywa tylko tę środkową białą część, it makes you fatter. Stajemy się otyli. But it doesn't give you what your cells need in order to properly. Ale komórka nie otrzymuje tego, co jest jej potrzebne, by przebiegał tam prawidłowo metabolizm. Now, God in nature, He put in all of our articles of food, everything that has a fair amount of starch has B1 also. Bóg stwarzając te różne rośliny i to wszystko, co nas otacza, co przyjmujemy jako pokarm, Bóg umieścił w tym witaminę B1 dla naszego pożytku. That's the beautiful balance. The beautiful part of God's creation is everything is balanced and everything works with everything very well in God's creation. Tą piękną prawdą jest to, że Bóg wszystko w przyrodzie zbalansował. Wszystko tam jest w odpowiednich proporcjach. But the devil well knows what it takes to make the cells of our brain and the cells of our body healthy and strong. Ale diabeł wie, co sprawia, że komórki są zdrowe i całe ciało może być zdrowe. And so, when we set up the refining machines and we grind the flour and we sift out all the bran as much as possible and all the vitamin B1 out as possible and have as much starch as possible. Więc gdy ludzie wymyślili różne maszyny, urządzenia, które oczyszczają to ziarno, usuwają tę najlepszą część, gdzie jest witamina B1, The devil well knows the effect that it has on the brain. To diabeł się cieszy, bo on wie, że jakie będą efekty tego na mózg. As well as on your general health for your whole body. On wie też, jaki to będzie miało wpływ na cały organizm. You see, in the process of metabolization in the brain, if you don't have enough vitamin B1, it's something like this. W procesie metabolizmu w komórce, jeśli brakować będzie witaminy B1, to coś takiego się pojawi. Now, all of you know by now that I'm not an artist. O, wiecie wszyscy, że nie jestem artystą. These are just simple illustrations. Ale to taka prosta ilustracja. You all know that one vehicle you see going down the road. Widzicie tutaj dwa pojazdy. One vehicle you see going down the road and the exhaust pipe comes back and out and you'll see just very little smoke come out the back. Sometimes you don't see anything. Z przodu samochód, no i coś tam wydala. Czasami w ogóle nie widać tego. But you'll see another vehicle going down the road and out the back here you'll see clouds of smoke coming out. Ale za niektórymi pojazdami to całe chmury się pojawiają dymu. Especially with trucks and stuff like that. Zwłaszcza jak to jest jakiś ciężarowy samochód. That's air pollution, isn't it? One bardzo zanieczyszczają powietrze. And even the police stop you if you have too much coming out the back. They stop you and say you can't drive that car. Czasami nawet policjant zatrzymuje taki pojazd, jeśli za dużo tego dymu się pojawia. What's the difference between this vehicle and this vehicle? No więc jaka jest różnica między tym pojazdem a tym drugim? With this vehicle, the fuel is being completely burned up. It's more efficient. You have more power. W tym pierwszym samochodzie nas jest lepsze spalanie, a więc też on ma więcej mocy.
Right? You use less fuel. I mniej trzeba paliwa. But with this vehicle, ale w tym, it's not burning up everything. Nie ma dobrego spalania. It either doesn't have enough oxygen. The vehicle may not have enough air. Być może nie ma tam dostatecznego zaopatrzenia w tlen. Or it may be getting fuel, or it may be getting oil in the fuel and it's not completely burning up. A może tam olej gdzieś się dostaje, nie ma dobrego spalania. And so, because it's not being burned up, all this unburned or partially burned carbons are going out into the air. Więc te wszystkie niespalone węglowodany przedostają się do powietrza. And polluting the air. Zanieczyszczają powietrze. The same thing is happening here. I to samo dzieje się tutaj. In your body. W waszym organizmie. If you or do not have enough vitamin B1, jeśli and nie oxygen, będzie odpowiedniej ilości witaminy B1, tlenu, proper nutrition, nutrients, i odpowiednich elementów odżywczych, around the cells of your body are byproducts. To wokół komórki będą produkty przemiany materii. It causes your brain to be dull, slow. I wtedy mózg jest otępiały, wolno pracuje. It slows down your mental capacity. I zdolność mózgu pomniejsza się. And this is dangerous for our spirituality. I to zagraża naszej duchowej stronie. And so, some of the universities in America have been very concerned about what is the effect of not having enough vitamin B1. Na niektórych uniwersytetach zwrócono uwagę, że te braki witaminy B1 mogą mieć bardzo negatywne skutki. How does it affect the nervous system? How does it affect the brain? Jak to wpływa na system nerwowy i na mózg? And so Columbia University back a number of years ago did an experiment with their classroom. I na Uniwersytecie Columbia przeprowadzono pewne badania. Eksperyment przeprowadzono. And they took a whole group of students. Wzięto grupę studentów. And they gave a capsule. Every day they gave a little pill to every student. I każdemu studentowi dawali jedną tabletkę. Half of the students were getting a pill with just a little starch or sugar or something in it. Jednej było tylko troszeczkę tam cukru. Starch to jest skrobi troszeczkę, tak. The other half of the students, they were getting of a capsule that had vitamin B1 in it. A druga dostawała w tej tabletce pewną ilość witaminy B1. And the students didn't know who was getting the B1 and who was getting just the starch. Studenci nie wiedzieli, czy tam dostali troszeczkę skrobi, czy też rzeczywiście dostali witaminę B1. And so the scientists watched the students, their grades, their disposition, everything for 6 weeks. I przez 6 tygodni naukowcy badali zachowanie tych studentów, ich reakcje. The group of students that were getting the capsule with nothing in it. Ta grupa studentów, która tam naprawdę nic nie dostawała. Their grades were just the same. To ich oceny pozostały takie same jak przedtem. But the students that were getting the capsule with the vitamin B1 in it, ale studenci, którzy dostawali witaminę B1, their grades increased. Wspaniale otrzymywali najlepsze oceny. 27%. O 27% lepsze niż poprzednio. Amazing.
To jest zdumiewające. Just by having vitamin B1. Tylko przez to, że dostawali witaminę B1. And so they decided that about 50% of the American population is low in vitamin B1. I wtedy stwierdzono, że about half of the population. Że mniej więcej połowa społeczeństwa amerykańskiego ma za małą ilość witaminy B1, otrzymuje za małą ilość. This causes children. Zwłaszcza dotyka to dzieci. And even big children, old children. Ale też i tych dzieci już siwiejących. It causes us to be nervous. Stajemy się bardziej nerwowi. Fidgety. you have a hard time sitting still. You always have to be. Trudno usiedzieć spokojnie nam. Doing something. And coś musimy robić. It causes your brain to slow down. I mózg pracuje wolniej. It puts stress on all the other organs of the body to remove this unmetabolized or partially metabolized products out of your bloodstream. I cały organizm ma problem z usuwaniem tych resztek metabolizmu, niespalonych elementów w komórkach. It slows down the frontal lobe of the brain. I przez to mózg wolniej działa. And the brain, period. It slows down the whole brain. It slows down the whole. I nie tylko ta przednia część, ale cały mózg gorzej funkcjonuje. So, sometime later, the scientists at Mayo Clinic decided that they'd like to try an experiment to where they would see what would happen if they put students on a diet very low in vitamin B1. A później chcieli przeprowadzić taki eksperyment, jaki będzie efekt, jeśli będzie się dawało bardzo mało witaminy B1 w pożywieniu. Now this experiment was many years ago. Ten eksperyment przeprowadzono już wiele lat temu. And they put a group of students, nursing students, on a very low vitamin B1 diet in their cafeteria. I tak studentom pielęgniarstwa podawano w pożywieniu bardzo mało witaminy B1. Well, you know, it's not a painful diet. No, przez to nie cierpi się fizycznie. Nice white bread and polished rice. A pokarm wyglądał bardzo ładnie. Bielutki ryż na przykład, chlebek biały. Spaghetti and noodles and all those refined foods. Makarony, inne produkty oczyszczone. And a nice amount of sugar and no i dostawali dość dużo cukru też. It's not a painful diet. No więc to nie było złe. Przynajmniej tak studenci odczuwali. But they noticed that in even just in 10 days time that there was a marked difference. Ale już po 10 dniach badający zauważyli różnicę. And they were going to conduct this experiment for 2 months. Oni chcieli prowadzić ten eksperyment przez 2 miesiące. But they stopped the experiment now in 1 month. I po miesiącu musieli zaprzestać ten eksperyment prowadzić. Because it made such a difference in all those girls. Bo już zauważono u tych wszystkich pielęgniarek poważne różnice. They were making more mistakes in their typing. Gdy pisali tam na komputerze, coraz więcej zauważano błędów. Their grades had gone down. Oceny bardzo spadły. And so they switched the diet to a diet rich in vitamin B1. Więc zmieniono teraz tę dietę i dostarczono zwiększone ilości witaminy B1. The grades came up. I nagle oceny studentek poszły w górę. They were more cheerful, less depressed. Dziewczyny były bardziej zadowolone, mniej zestresowane.
And they were back to normal. I wróciło wszystko do normy. My dear friends, when we don't have enough vitamin B1, we are damaging every part of our nervous system in our body. Drodzy, jeśli nie dostarczamy odpowiedniej ilości witaminy B1, to tak naprawdę szkodzimy całemu ciału. And this is greatly affecting the frontal lobe of our brain. A przede wszystkim uszkadzamy, czy ma to negatywny wpływ na przednią część naszego mózgowia. And this is affecting our ability to communicate with God. A to znów wpływa na negatywne skutki w naszych kontaktach z Bogiem. When I first came to Poland and to the countries in the Soviet Union a number of years, many years ago. Kiedy po raz pierwszy przyjechałem do Polski i do Związku Radzieckiego, było to wiele lat temu. The thing I noticed was so much white bread and white biscuits and white. Pierwsza rzecz, na którą zwróciłem uwagę, było to, że prawie sam biały chleb był tylko. And in America, it's the popular thing, white. Everything. A w Ameryce też biały chleb i wszystko białe jest bardzo popularne. Why? Dlaczego? Because the devil well knows. Bo diabeł dobrze wie. The effect that it has on your ability to worship God. Jaki to będzie miało wpływ na wasz stosunek do Boga i jego służby? How would you like to be able to sit down and read your Bible? And have a 27% increase in your ability to understand what it says. Jak byście się czuli, gdybyście tak siedli z Biblią i 27% lepiej rozumieli, co tam jest napisane, niżeli poprzednio? How would you like to be able to pray to God? And talk to him and let his Holy Spirit speak to you and have a 27% increase in your ability to communicate with him and for him to communicate with you. Czy nie chcielibyście, żeby ten kontakt z Bogiem poprzez modlitwę, poprzez wpływ Ducha Świętego wzrósł o 27%? Is that important? Czy to ważne? Oh, my friends. If we're going to ever get to heaven, we're going to have to be able to communicate with God. Jeśli kiedykolwiek jeśli byśmy chcieli dostać się do nieba, to musi być ten kontakt z Bogiem. Because righteousness by faith, bo usprawiedliwienie nie przez wiarę, is by being righteous through Jesus dwelling and living inside of your heart and your mind. To jest usprawiedliwienie przez Jezusa, który mieszka w was, w waszym ciele, w waszym mózgu. And so God has told us that he's longing for us to come back to a more natural, unrefined diet. I on nam powiedział, że on pragnie, ażebyśmy wrócili do tej normalnej diety. Now one thing that I'm so thankful for here in Europe, in all of Europe, is you have, and now in America too, but here in Europe you have such a good variety of whole grain bread. It's very good. Za co ja jestem wdzięczny, to za to szczególnie, że tu w Europie i w Ameryce też można dostać dobry chleb z pełnego przemiału. I love coming to Europe and eating the bread. Ja lubię tutaj przyjeżdżać do Europy i jeść tu chleb ten. But I come from India. Ale żyję w Indiach. In India it's all polished. What? A tam wszystko jest oczyszczane, co? It's all nice, fluffy, white. Polished rice. Przede wszystkim biały ryż, taki niemal nadmuchany. Except at our schools, I bought machines.
Ale my w naszej szkole kupiliśmy maszynę. That just dehusks the grain. It just takes the husk, just the husk off the outside and leaves all the bran and leaves all of the vitamin B1. Która tylko zdejmuje tę wierzchnią część, takie otręby, które nie zawierają witaminy B1. But because the people were raised, because our children and our people, our teachers are raised on polished rice, they don't want that whole grain. They want that nice, fluffy white rice. Ale ponieważ te dzieci już nauczyły się jeść ten biały ryż i tak samo ich nauczyciele, więc wszyscy tęsknią za tym białym. So we're working very much to try to change the picture with our teachers and staff and workers and children. I musimy naprawdę ciężko pracować, żeby zmienić te przyzwyczajenia naszych nauczycieli i dzieci. So I believe that this is more serious than we can even begin to think about. I myślę, że jest to problem, nad którym naprawdę poważnie się jeszcze nie zastanawialiśmy. And it's not only just the brain. Of course, this is the part we're talking about, but in your intestinal tract, we all know that fiber is very important. And then the fiber of the grains and in the outside layers of all the grains, there's the fiber is a great help to your digestion. Fiber, jak to się... The fiber. Błonnik. Błonnik jest bardzo ważny, gdy chodzi o trawienie. On oczyszcza cały nasz system trawienny. And we know that in the bran of grains, we have the... It helps to absorb the cholesterol or to lock the cholesterol so that we absorb less cholesterol into our bloodstream and we pass off more from our body. On pomaga też usuwać cholesterol z naszego ciała. On tak bardzo nie wiąże się wtedy z samej krwi. And so I'd like to encourage all of you to try your best to come back to a natural diet as much as possible. Więc zachęcam, żebyście zrobili co najlepsze tylko, ażeby wrócić do naturalnego pożywienia. Now, I don't want you to be extreme and be judgmental on other people and things like that. Nie chciałbym, żebyście byli ekstremistami, popadali w skrajność, jeszcze osądzali innych, którzy może tak nie będą się zachowywać. It's not going to hurt your body to occasionally eat some white bread or some white rice or może spaghetti nic się or whatever nie stanie it is. Od razu, jeśli zjecie kiedyś tam biały chleb na przykład. In this case, in the case of the vitamin B1 and all, if you're eating a good variety of good whole grains and legumes, the beans and all, jeśli będziecie jedli dobry chleb i do tego jeszcze różne fasole. Beans and grams, legumes have a fair amount of vitamin B1 also. Fasoli też jest znaczna ilość witaminy B1. God is so good. Even in the potato. Bóg jest taki dobry, nawet w ziemniakach. Which has so much starch. Gdzie tam jest bardzo dużo skrobi. But God put enough vitamin B1 in the potato to take care of all the starch that's there. Ale Bóg tam umieścił odpowiednią ilość witaminy, żeby ona się zaopiekowała tą skrobią. So when you eat your potatoes, you're getting your vitamin B1 also. Więc jak będziecie jedli ziemniaki, to tam będzie też i witamina B1. But as far as we can, use whole grain products. Ale w miarę możliwości jedzcie produkty z pełnego przemiału. All right. I think our time has come up for the end of this seminar, or for the end of this this subject. Myślę, że powinniśmy so let's teraz take a, zakończyć let's temat. Take another break and Więc we'll come zróbmy. Back again.
Jeszcze jedną krótką przerwę. I'd like to have a word of prayer with you. Ale chciałbym się teraz pomodlić. If we could stand and pray. Powstańmy. Our Father in heaven. Nasz Ojcze niebiański. We've learned many things that greatly affect our ability to understand and know you. Dowiedzieliśmy się o wielu rzeczach, które mogą nam pomóc w kontaktach z Tobą. And I pray that you'll help us to recognize that you're longing to communicate with us. I pomóż nam zrozumieć to, że Ty pragniesz mieć większe kontakty z nami. You're longing to have a personal friendship and relationship with us. Że Ty pragniesz tej przyjaźni naszej i bliskich więzi z Tobą. And I pray that you'll help us to do our best to use the most healthful products. I proszę Cię, pomóż nam, byśmy spożywali jak najzdrowsze produkty. So that we can have clear, sharp minds. Żebyśmy mieli jasne umysły i zdrowe. And have clear, distinct communication with you. I żebyśmy mieli dobrą więź z Tobą. Through your Holy Spirit. Przez Ducha Świętego. And we thank you for Jesus' sake. Dziękujemy też za to, co uczynił dla nas Jezus. Amen. Amen. God bless you.